W roku 1975 powstał w Pucku klub sportowy, którego pierwsza nazwa brzmiała Ludowy Klub Sportowy. Sekcjami lekkiej atletyki, która była sekcją przewodnią, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego i szachów. Po zmianach organizacyjnych w 1993 roku klub przyjął obecną nazwę, to jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, którego prezesem przez kolejne 20 lat był Kazimierz Plocke, a jak już wcześniej powiedziałem, pierwszymi prezesami, drugim w kolejności był pan Wiland, trzecim był pan Kojałowicz, czwartym pan Kazimierz Plocke, a ja mam przyjemność być piątym chyba, tak? Pierwszym prezesem był pan Andrzej Kaźmierczak, który dostał zaproszenie, ale niestety to nie jest, że zapomnieliśmy. Jest w tej chwili niestety chory i pozdrawia nas. Nie może być dzisiaj. Kadrę szkoleniową do dnia dzisiejszego tworzą Teresa Jaskółka. Witamy. Mirosław Blaszkę. Roman Paszkę też gdzieś widziałem. Znakomity sprinter kiedyś. Po 4 latach swego istnienia LKS uzyskał awans do drugiej ligi lekkoatletycznej, co było sukcesem w skali ogólnopolskiej. Taki mały klub i druga liga. W tej lidze LKS występował przez ponad 20 lat. W roku 1980 wychowanek klubu w tamtym czasie w barwach AZS Warszawa Stanisław Jaskółka wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, zajmując w skoku w dal z wynikiem 8,13 metra piąte miejsce. Od roku 1983 przez kolejnych 25 lat LKS organizował maraton ziemi puckiej, a od 6 lat półmaraton ziemi puckiej. Imprezy te cieszyły się wielkim zainteresowaniem i dobrą opinią o organizatorach, czego dowodem było przyznanie certyfikatu złotego biegu w roku 2002. Do dnia dzisiejszego mocną stroną działalności klubu, co nie należy do priorytetów jego działalności, jest coroczna organizacja około 30 zawodów lekkoatletycznych z udziałem nawet 5,5 tysiąca uczestników. W roku 2000 LKS zajął w województwie pomorskim pierwsze miejsce w klasyfikacji na najlepszego juniora, młodzika oraz szkoleniowca. Zawodnicy LKS-u oraz sam klub wielokrotnie wyróżniani byli w powiatowych plebiscytach sportowych w mieście Pucku czy gminie Puck. Do największych sukcesów zespołowych LKS należy zaliczyć zdobycie w 2011 roku awansu do ogólnopolskiej pierwszej ligi, podkreślam, pierwszej ligi lekkoatletycznej. Przez środowisko lekkoatletyczne uznane to zostało za niebywały sukces. Do tej pory nie zdarzyło się, ażeby klub sportowy z tak małego środowiska awansował do najwyższej ligi sportowej. W ciągu wieloletniej działalności zawodnicy i wychowankowie klubu występowali między innymi w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i Sydney, w Mistrzostwach Świata Juniorów w Chile i Stanach Zjednoczonych, w Mistrzostwach Europy Juniorów we Włoszech, Norwegii, Rosji i w Polsce. Zawodnicy LKS jako reprezentanci Polski występowali również w wielu innych zawodach rangi międzynarodowej w takich krajach jak Bułgaria, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Rosja, Holandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Belgia, Chile, Australia, Włochy, Węgry, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Egipt, Turcja, Portugalia i Stany Zjednoczone znowu. W ramach Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych zawodnicy LKS Ziemi Puckiej zdobyli łącznie 77 medali. Do tego należy dodać setki, zwracam uwagę na setki, setki medali w Mistrzostwach Okręgu, Regionu i Mistrzostwach LZS. Do dnia dzisiejszego zawodnicy klubu są posiadaczami 12 rekordów Okręgu oraz 2 rekordów Polski. W swojej wieloletniej działalności LKS otrzymywał poparcie i wsparcie ze strony samorządów ziemi puckiej, starostwa powiatowego, miasta Pucka, urzędów gminy Pucka i Krokowy, firmy, która kiedyś nazywała się SKK, teraz Celer Tech, oraz wielu innych instytucji i organizacji. Za tę wieloletnią pomoc zarząd klubu, władze klubu, również zawodnicy serdecznie składają serdeczne podziękowania, licząc na dalszą współpracę i szczodrość w krzewieniu kultury fizycznej, a w szczególności lekkiej atletyki, która jest, jak to mówią, królową wszystkich sportów. Szanowni Państwo, no, na sukcesy klubu składają się niewątpliwie sukcesy sportowców. Konkretnie
jedną z najlepszych lokototek uznana druga Monika Kujawska, sprinterka, zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Młodziczek, 3 srebrne medale w Mistrzostwach Polski Juniorów, na halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 60 metrów, w halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 60 metrów zdobyła 3 brązowe medale. Wyniki celowo nie podaję, ponieważ no, jest mnóstwo tych wyników znakomitych, ale była po prostu rekordzistką klubu wynikiem 11 sekund i 96 na 100 metrów, a był to rok 1996, a więc poniżej 12 sekund bieg na 100 metrów. Również reprezentowałam nasz kraj na olimpiadzie w Sydney, najważniejsze. Kolejna zawodniczka, Kulesza Anna, również sprinterka. Złoty medal w Mistrzostwach Polski Młodziczek biegu na 300 metrów, 2001 rok. Złoty medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegu na 100 metrów, w 2003 roku. Złoty medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 200 metrów w 2004 roku. Srebrny medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych na 300 metrów. Srebrny medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na 200 metrów w 2003 roku. Srebrny medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 200 metrów. Brązowy medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 60 metrów. W 2004 roku brązowy medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 60 metrów w 2005 roku. Razem zdobyła 8 medali w imprezach rangi Mistrzostw Polski. Aktualnie najszybszy człowiek ziemi puckiej, Mudlaw Tomasz z Domatowa, biegi na 100 i 200 metrów. Jest może brat. I uwaga, brat Tomasz zdobył złoty medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegu na 200 metrów, wynikiem 22,83 sekundy. Był to rok 2012. Zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w sztafecie 4x100 metrów. Zajął drugie miejsce w biegu na 100 metrów. Wynik poniżej 11:10:97 podczas Mistrzostw Polski Zrzeszenia RZS. W 2012 roku czwarty był w Mistrzostwach Polski Juniorów na 100 metrów. W 2013 roku startował w Mistrzostwach Europy Juniorów we Włoszech w biegu sztafetowym, a więc reprezentował Polskę 4x100 metrów i Polska, dzięki między innymi jemu, została mistrzem Europy. Czas, uwaga, no znakomity, 39,8 sekundy. Było to w roku 2013. Jest członkiem kadry narodowej. W 2014 roku zdobył złoty medal w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 60 metrów wynikiem 6 sekund 89 i w tym samym roku reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Stanach Zjednoczonych, a podczas Mistrzostw Polski Juniorów zdobył brązowy medal w biegu sztafetowym 4x100 metrów. Kolejny, jeden z najlepszych w historii lekkoatletów ziemi puckiej to Paszke Roman. Znakomity sprinter, 100-200 metrów. Romek zdobył 2 złote medale w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegach na 100 metrów 11.06 oraz 200 metrów 22.31. Był to w roku 1975. Zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski Zrzeszenia RZS. Był to w roku 1973. A w 1977 roku zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów. Uwaga, wynik 10,7 sekundy oraz srebrny medal w biegu na 200 metrów i to też znakomity rezultat, 21,8 sekundy. Był to podczas Mistrzostw Polski RZS. Pan Płomień Waldemar. Przypomnijmy sukcesy tego zawodnika. 7 razy zdobył tytuł Mistrza Polski Zrzeszenia RZS w skoku w dal, w skoku wzwyż, biegu na 110 metrów przez płotki oraz 10 obojów, w tym 3 złote medale podczas jednych Mistrzostw Polski, a był to w roku 65. W skoku w dal wtedy skoczył 7 metrów i 4 centymetry, wzwyż skoczył 1,95 m i 110 metrów przez płotki przebiegu 15 sekund i 60, co do dnia dzisiejszego jest rekordem ziemi puckiej.
Zdobył ponadto srebrny medal w skoku wzwyż 182 cm podczas Europejskich Igrzysk Młodzieżowych w Bułgarii, a był to rok, uwaga, 1958. Reprezentował Polskę w innych spotkaniach międzynarodowych i na Litwie, i na Łotwie. Był rekordzistą klubu w biegu na 100 metrów, również biegł 11.0. W biegu na 200 metrów przebiegł 23,6, a 400 metrów przebiegł 53,9. Panie Waldku, było to zdecydowanie lepiej później, 51,4, tyle co pamiętam. 400 metrów przez płotki, 58,0. Oszczepem miał nawet rekord ziemi pruckiej, 55 metrów i 64 centymetry. Miał również rekord powiatu pruckiego w skokotyczce, 3 metry 30 centymetrów. Dopiero Jarmolewski go pokonał, Jakubczyk i Niemkiewicz. W trójskoku skoczył 14,37. W dziesięcioboju ma aktualnie drugi wynik, 6783 punkty. I teraz właśnie, do dnia dzisiejszego posiada rekordy klubu, czyli ziemi pruckiej. I uwaga, w skoku w dal, przypomnijmy sobie, najlepszy wynik 7 metrów 19 centymetrów. W skoku wzwyż, nigdy wyżej nie skoczył, w powiecie puckim 1,97 m. Jak już powiedziałem, 110 metrów przez płotki, nikt szybciej nie pobiegł, 15,6 sekundy. Również 200 metrów przez płotki, nikt szybciej nie pobiegł, 24,6. Był członkiem kadry Polski Juniorów w roku 1994. Zdobył 2 złote medale w Mistrzostwach Polski Weteranów w skoku wzwyż i w trójskoku. Jeszcze raz wielkie brawa, bo to nie tylko historia, ale legenda. Wyczczek Magdalena. Tutaj jest bardzo dużo napisane o tej zawodniczce, ale pan Waldek powiedział, że warto przypomnieć wszystkie sukcesy tej zawodniczki, jako że zasługuje na to. I uwaga, przede wszystkim jest to sprinterka na 100 i 200, a także znakomita sprinterka, płotkarka 100 metrów przez płotki. I uwaga, zdobyła złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski biegu na 100 metrów przez płotki, a więc w swoim czasie i w swojej kategorii najlepsza w Polsce, czasem 13 sekund i 77 setnych, a był to w roku 2001. Zdobyła 2 srebrne medale w Mistrzostwach Polski Juniorów na 100 metrów przez płotki 14,61, był to w roku 98, oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na 100 metrów przez płotki 14,41. W Mistrzostwach Polski na 100 metrów w 2001 roku miała rezultat 11 sekund i 9. W halowych Mistrzostwach Polski Seniorów biegła na 100 metrów przez płotki, miała czas 8 sekund i 74 sekundy. Zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski RZS biegu na 100 metrów przez płotki oraz w sztafecie 4 razy 100 metrów jako klub w 1996 roku. W każdym bądź razie znakomita płotkarka na 100 metrów. Brawa jeszcze raz dla znakomitej sprinterki płotkarki Wyczczek Magdalena. A teraz przed nami trójka najlepszych lekkoatletów w historii ziemi puckiej. Trzecie miejsce, i bardzo proszę, zajęcie miejsca na podium. Dzisiaj wśród nas obecnych, startowała nawet, Częska Magda, oszczepniczka. A więc była najlepszą w Polsce w kategorii do lat 15. Było to w roku 96. Złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w 2000 roku. Zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w 97. Brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów. A więc w skali kraju była trzecią oszczepniczką w Polsce. Był to rok 99, rzuciła wtedy 54 m 38 cm. Złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów, złoty medal w Mistrzostwach Świata Juniorów w Moskwie w 98 roku. Mistrzostwo Świata Juniorów. Piąte miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w Göteborgu. Czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Tile. Wynikiem 53-59. W każdym bądź razie wielokrotna reprezentantka Polski juniorek i seniorek w imprezach międzynarodowych. Startowała wielu. Rekord życiowy, znakomity rezultat, 56 metrów i 37 centymetrów. Miejsce drugie, niestety wśród nas nieobecne, ale być może ktoś przyjmie tę nagrodę. Znakomity kulomiot, Kownatka Rafał, miejsce drugie.
Rafał zdobył złoty medal w halowych mistrzostwach Polski seniorów w pchnięciu kulą w 2011 roku wynikiem 19:18. Zdobył srebrny medal w mistrzostwach Polski seniorów w pchnięciu kulą wynikiem 19:83 w roku 2013. A teraz najlepszą lekkoatletką została uznana Fleischer Wendt Małgorzata. Znakomita sprinterka od 100 do 400 metrów. I uwaga, na mistrzostwach rangi mistrzostw Polski zdobyła 22 medale. W tym 14 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. Zdobyła srebrny i brązowy medal w mistrzostwach świata juniorów młodszych w sztafecie 4x100 metrów, a także w sztafecie 400, 300, 200 i 100 metrów, oczywiście reprezentując Polskę. W kolejnych mistrzostwach świata juniorów w 2000 roku w Chile zajęła czwarte miejsce, biegła na 200 metrów czasem 23,94 sekundy oraz szóste miejsce w sztafecie 4x100, 45,23. W młodzieżowych mistrzostwach Europy zdobyła srebrny medal w sztafecie 4x100 metrów, reprezentując Polskę, również w Pucharze Europy. Była rekordzistką Polski młodziczek i juniorek w biegu na 100 metrów. I uwaga, do dzisiaj ma rekordy ziemi puckiej. Panu Romanowi. Dobrze. Panie Romanowi. Dużo już serca. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Natomiast myśmy jedną rzecz umówili z dyrektorem. Dziękuję bardzo. Ona zadowolona. Tak, zawsze. Dziękuję bardzo. Zawsze. Dziękuję bardzo.